Dzień dobry, w sobotni poranek. Jak widać, moje dwie kobiety jeszcze śpią. To jest w ogóle niesamowite, bo zawsze jak przyjeżdżamy, Nalka przychodzi i tak potrafi z nami cały dzień nawet przeleżeć. W ogóle odkąd jestem w ciąży, to w ogóle cały czas do mnie przyłazi. A no to też fakt. Weronika pojechała sobie do mamusi i z babcią. Dzisiaj będę robić ten placek drożdżowy, który robię zawsze. Ale tym razem zrobię go z babcią, czyli z kimś, kto mnie nauczył tego placka ogólnie robić. Specjalnie skądś wytrzasnąłem jeszcze softboxa, gdzieś miałem w piwnicy, więc będzie trochę lepsze światło. Jak z babcią będziemy robić, będzie taki profesjonalny, kuchenny kącik. Babcia, jak to też babcia, zrobiła rosołek na sobotę. O, jaki piękny rosołek. Od rana się robi. No nie, to tak od rana nie, ale tak, nie wiem, o 11 wstawiłam. Tutaj jest przepis. Przepis, który... Pamiętam niemałego, albo nawet takiego, nie, to babcia przepisała, jak już byłem na świecie, nie? Ja przepisałam, bo on jest taki zniszczony, nie? No bo tak, ja, nie widać, no. Bo jak się gotuje, to jak się robi, to nie no, coś tam pyśnie, nie? Tej, zepsute. Ale proszę, no. Nie wolno tak, babcia, tak się nie robi. Wiesz co, ale nie... Babcia, nie, jest pleśń, nie smakuj, babcia! Nie, babcia, nie. Pojadę kupię. Pojadę szybko kupię, zaraz jestem. Smakowanie? No ale babcia, surowe drożdże smakowe, surowe. Ojej, no z pleśnią? Ale nie z pleśnią, tylko z jednej strony tam była pleśń, nie? No ale to się tak nie robi, jak babcia byś miała pomidora w połowie z pleśnią, jakby to byś babcia kroiła, byś to zjadła? No. Tak? Nie, nie. Sytuacja opanowana. Zrobię... Babcią zdjęcie na relację. Dobra, zrobimy Q&A. To jest babcia pytania, odpowiedzi. Czyli babcia też to tak zostawiasz. Nie robisz babcia tego, żeby było... Żeby było bardziej wymieszane. Nie, tak bardzo wymieszane nie. Czyli babcia też ma inny sposób myślenia. No wiesz co? Ale zawsze było dobre, więc ja się nie będę tutaj kłócił. Pół godziny temu babcia napisałem, żeby zadawali pytania i tych pytań już się dosyć nazbierało, nie myślałem, że tak szybko. Ktoś zapytał, co pani robi, że tak super wygląda? Ha, nic nie robię, po prostu nie siedzę, tylko całe, właściwie codziennie tak... Ruch jakiś. Obowiązki, tak. No. Babcia właśnie jest taka, że ona nie umie usiedzieć w miejscu i ciągle tylko chodzi, tu coś posprząta, tu pomyje, na dworze, maszyny, przed domem, albo do maszyny, żeby szyć. Ciągle, nie? Bo wiadomo, że ten, zawsze komuś coś potrzeba, nie? No. Czy tam przeszyć zamek, czy zamek wszyć, czy... Ale też według mnie, co ważne, to, że babcia też bez nałogów całe życie nie piła, nie paliła. No i temu się też tak dobrze pewnie trzyma, nie? To jest rosołek, nie? No, full wypas babcia ma, nie? A nie jak wnuk. Aż mi uciekło. I uwaga, Werka wróciła do domku, znaczy się do domku, tu do nas. Ciasto. No i to jest inaczej, bo my faktycznie wrzucaliśmy i tak bez jakiegoś przemieszania, Werka, nie? No ale dobra, to teraz trzeba je przetentagować, teraz, nie? Teraz trzeba tak po prostu, żeby powietrze najwięcej ciasto dostało, tak? No dobra, babcia. Ten wcześniej? Nie, no my co właśnie za dużo... w domu robiłeś? Ja w domu robiłem inaczej, bo ja w domu robiłem cały czas, że... Mieszałem w ogóle na początku, jak wszystko dałem, później już tylko ugniotłem. Nie, później tylko przelewałem. No to wiesz co, to zależy jaki człowiek ma ten sposób, nie? No, można tak i tak, byle żeby wyrosło. Smutaskiem Werka jest. Jeszcze teraz. Muszę teraz wziąć tą kopystkę taką. Jechałem po Werkę, ona mi się po drodze rozpłakała. No. Nie chcesz mówić, co się stało, tak? No ale co ja mam powiedzieć, no, nie co wiem. Się stało? No, nic się nie stało. No. Nic się nie stało. Co miało się stać? No nic, po prostu mam hormony. Hormony, no na Werkę działają hormony i Werka mi się rozpłakała. No że... po prostu mi się nagle zaczęły mi łzy. Jest to, bo człowiek jest taki po prostu, wiesz, no jest w ciąży taki, takie są i takie dni, nie? I babcia wszystko wytłumaczy. Widzisz, dobrze przyjechałaś, babcia ci wytłumaczy, jak to działa, dlaczego się popłakałaś i będzie ci lepiej. No ale ja wiem dlaczego przecież. No dobrze. O, teraz będzie się piekło. Nie, Nela? No, zobaczymy. Teraz pewnie zastanawiacie się, gdzie jestem.
Tak, jestem w piwnicy i będę palił w piecu teraz. Muszę napalić jako jedyny chłop w tej chacie, żeby babci i Werce nie było zimno. Gotowe. Gotowe, wyciągnę na chwilę, nie? Mhm. Chyba będzie, zobaczymy. No jest. No dobra, teraz muszę się wystygnąć i babci jeszcze ten lukier zrobi. Lukier zrobię, nie? Kawka, herbatka, ładnie. Mhm. Ja już zjadłem te dwa kawałki przed, nie? No to już jestem trochę... No widzisz, bez sensu, ja już też zaczęłam, przecież bym się nie doczekała. Jutro będzie jeszcze lepszy. Ja lubię taki. Ja też. Ale ja tylko z owocem właśnie, a z tymi wiśniami to jest takie fajne, bo są słodko kwaśne. A nie jest Ej, te pytania tu są ten, a chociaż jeden już się powtarza, bo już wcześniej babci zadałem, że jak... Babcia jak na swój wiek wygląda super, co pani robi, że tak pięknie wygląda. Ale to już babcia mówiła, już też mówiliśmy wcześniej. Jaki pani zdaniem jest sekret udanego związku? Właściwie udany związek nigdy nie jest taki, mnie się wydaje, jak na papierze, nie? To są różne, różne są jednak. Różne są takie, jak to powiedzieć, sytuacje. Bo są sytuacje gorsze, lepsze, nie? Bo nie można na przykład cacy i do łóżka, nie? No nie, no, nie można, no, pewnie, że nie, nie można. Proste w sumie pytanie, no bo nie wiem, czy to było gdzieś mówione, jak babcia ma na imię, nie? Janina. Janina, bo ja urodziłam się w czasie okupacji i w ten czas, z tego roku, 43, to są same Janiny. Tak? Takie popularne, no babcia mówiła, imię? Bo wtedy Niemcy, był przymus, że dawania kilku imion, nie? Taki... Ale tak, ale Niemcy, nie wiem czy to, bo to była taka okupacja już, nie? No, także tylko Janina, Kazimiera. O. Aha, Janina i Kazimiera. No. I masz babcia drugie imię Kazimiera? Kazimiera, tak. No, bo tu też było to pytanie. Czy jak Max był mały, to czy miała pani dobry kontakt? No bardzo. No najlepszy. Najlepszy. No myśmy, ja tylko miałam czas, albo Małgosia... Jak byłem chory, to zawsze babcia przychodziła, gazetki mi Kaczora Donalda kupowała. Czasami nawet po dwa egzemplarze, bo były jakieś zabawki takie, że dobrze byłoby mieć dwie. I babcia mi kupowała dwie. I nad jezioro szliśmy na wycieczkę, plecaczek. Ja też pamiętam, jak nad jezioro z moją babcią szłam i zbierałyśmy szczaw. I robiłyśmy potem zupkę szczawiową. Do tego do dzisiaj tak lubisz zupkę szczawiową. No, jak... przypomina mi. My też mieliśmy zupkę szczawiową często, nie? Mm-hmm. Kurczę, tu jest bardzo dużo komplementów, że babcia cudowna. Ojej. Takie... Złota rada dla młodego człowieka na całe życie. Złota rada? Złota rada od babci. No złota rada. Nie ma co po prostu się kłócić. Zawsze po prostu może coś sobie trzeba przypomnieć. Trzeba być grzecznym, jak się jest grzecznym do kogoś, to druga osoba też życzliwy, nie? Chyba, że już naprawdę ktoś mnie zdenerwuje, no to się nie odzywam. No i to wystarczy się nie odzywać. Nie odzywać. Po co się kłócić? Być lepiej... dobrym, a jakby co się nie odzywać? Idę do pokoju sobie i tak, telewizor włączę. I w nosie. Albo, tak. I kolejne pytanie, jak to babcia robi, że jest taką uśmiechniętą osóbką, bije od niej takie ciepło? Ale mi się wydaje, że często ogólnie dużo starszych osób, takich z tych właśnie lat jak moja babcia, to są tacy. Wiadomo, że czasami zdarzy się ktoś taki, nie taki. To też wychowanie. Ale to też wychowanie. Inne czasy. Kiedyś tyle nie było, co teraz, więc to zupełnie inna mentalność. No. Babcia zawsze taka była w sumie. Wydaje mi się właśnie, że osoby właśnie z babci pokolenia tak bardziej potrafią doceniać i cieszyć się z małych rzeczy. A ja jak pamiętam, to nie przypominam sobie, żeby babcia była, no zawsze taka była w sumie, odkąd pamiętam. Nie było jakichś takich, żeby, nie wiem, chodziła jakaś ten... Odkąd pamiętam, to według mnie się nic nie zmieniła. Jak zareagowała pani na to, że wnuk nagrywa filmy do internetu? Babcia w sumie tego nie rozumiała chyba, o co chodzi przez dłuższy czas, nie? Nie, może nie tyle, że nie rozumiała, tylko raczej
Cokolwiek ty robiłeś, to babcia jakoś zawsze ja tam zawsze do tego byłam ustawiona pozytywnie. No w sumie nawet nikt nie mówił nic, że to ten. No nie, mieliśmy akurat to szczęście, że u nas w rodzinie nikt nie... Znaczy inaczej, w najbliższej rodzinie, bo jakby tak się zastanowić, to tak nie każdy może to rozumiał, ale no taka najbliższa rodzina, czyli tam Maxa rodzice, babcia, moja mama, no to tak zawsze... Ej, ale jakieś ciotki, wujki, to też... Też w sumie, Wiesz, zastanawiało ich to na przykład, że czy tak idzie z tego wyżyć, czy tak racji. Można i tak dalej, ale... W sumie do teraz... Jakaś tak. ciekawość tylko była po prostu, a nie, że coś takiego, że jak można to coś robić. No znalazły się też takie osoby. No takie osoby też się znalazły w sumie. Pojedyncze przypadki. Mm-hmm. Ale ogólnie tacy najbliżsi to... No, także to na tyle pytań do babci. Bardzo fajnie, że ogólnie tyle tych pytań było, ale no, też nie wszystkie wybrałem. Dużo się powtarzało, ale bardzo miło za wszystkie życzenia zdrówka. A zdrówko najważniejsze, zdrowie. Żeby prawnuki jak najdłużej miały prababcie, tak minimum do stówki, jak ja to zawsze mówię. A w sumie stówka to tak za mało. No. A i każdemu takiej babci życzę. Takiej kochanej. Oj, dziękuję bardzo, że tak mnie oceniliście.